A więc przybyłeś tutaj, bądź przybyłeś, żeby zobaczyć kolejny odcineczek z Dying Light The Following. Także dobrze trafiliście, w dzisiejszym materiale będziemy walczyć z bandytami, którzy będą chcieli nas powstrzymać, a my oczywiście będziemy chcieli powstrzymać ich. Na dodatek pojedziemy wraz z Chronoklesem samochodami wzdłuż rurociągu, gdzie z każdym elementem ten rurociąg będzie eksplodował wodą. My natomiast będziemy musieli się przedostać do głównego zaworu, ale co tam będziemy musieli tak dokładnie zrobić, musicie zobaczyć ten materiał, ten odcineczek do samego końca. Cześć wszystkim ludzie, z tej strony Chronokles, a gramy sobie dzisiaj z Pazisterem w Dying Lighta. Przywitaj się, Paweł. Siema, siema, witam wszystkich serdecznie, lecimy, tak jak wspomniał Chronokles, w Dying Lighta dodatek The Following. I ja tutaj zeskoczę, czym się uda, jak najbardziej. I ogólnie tak, odcinek zaczniemy w taki sposób, że pojedziemy sobie z samochodzikami do stacji pomp. Co dalej, zobaczymy. Co nie? Taki na razie jest wstępny tutaj początek. Tak. Ostatnio zdobyliśmy te furki. Chronokles ma czarnego, ja mam taki pomarańczowy, fajny z kości. Też ciekawy. Dobra. Może challenge na wstecznym? Nie. Dobra. A, jak to ci do prawa jazdy? Czekaj, gdzie jedziesz? Ale zatrzymałeś się jeszcze. Dobra. Czekaj, na Benieś? Nie, dobra. O. O ja. Gdzieś ty pojechał? Jadę przed siebie, nie patrzę za siebie. Dłuższą trasą jeszcze. Może wjadę na... Łek. O. No ciekawie wam powiem, ciekawie. Tylko, że no. Paliwa starczyło. To nie masz paliwa? Nie, żeby starczyło, nie? Aha. W razie czego ja mogę dać ci. Masz dużo? Mam jeszcze tam chyba dwie sztuki. Nowe miejsce na mapie. Wypatrzono ambonem śliwską. O. No ciekawie, ciekawie. Dawaj tu na pole. Trochę sobie tutaj pojeździmy. Mam nadzieję, że zombiaki nie rozwalą naszych furek. Nie. Zapomniałem się, którym chodziło. Ino, rozwalicie, nie? Z boku wchodź! Idź z boku wejdź! No dobra, dobra, już idę z boku. Już. Ale z którego boku tak dokładniej? Chyba z tamtego boku mi się tak wydaje. O, mi też. Z boku po drabinie. Z boku po drabinie, z boku po drabinie. Nie widzę drabiny. A nie mogę po prostu... Aha! Ty już tam jesteś! Nie mogę sobie po prostu wejść na to i z kotwiczki jakoś wlecieć? No, proszę bardzo. I co? I co? Można i w taki sposób. A pan co nie mają? Dobra. Ja jestem, ty też? Wy tu naprawdę coś sprzedajecie? Wodę! Czyściutka! Nie ma po niej sraczki w smaku jak dotyk anioła! Za 3 litry tylko 10 kilo żarcia! Można też płacić złotem! Tyle jedzenia za wodę? Za oddychanie też trzeba tutaj płacić? O, pan chce się targować. Popatrz w dół, dupku, widzisz? To Azor. Rzucamy mu tych, co się targują. Chcesz coś może dodać? Chociaż w sumie... Mogę wymienić wodę za twoją bryczkę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. No, nie dam mojego auta. Ej, chłopaki. No to jedziemy. Pierdolić mu to nie. Nie, spadłem. To był błąd. To był błąd. Naraziliście się w mojej eleganckiej strzelbie. Piesek leży. Nie macie szans, tutaj nas jest dwóch. Tylko dwóch, ale damy sobie radę. Tylko mnie bardziej wkurwia. To twój koniec. Nic z tego. Oj, zrobiłeś lekki unik. Wybuchnie chyba zaraz. Ratunku woła, ale ja muszę tutaj najpierw wyeliminować przeciwników, później ci mogę pomóc. Ja go chcę. Masz, kurde. Wszyscy? O, ale się chyba. Spokojnie, spokojnie. Ej, najpierw te? Co? Wbijamy tam, czy najpierw te ciała przeszukamy szybko? Oczywiście, że ciała. O kurde! Nie! Trollki skorzystałem. No naboju, nabojów te. Broni nie podniosę, bo no nie ma miejsca, no nie ma miejsca niestety. Ja też nie mam. O, piesek!
Dobra, na szybko jeszcze do tamtego gościa i wchodzimy z pomocą. Ustal, kto krzyczał. A może to właśnie... Aha, ty już tam poszedłeś. Ej, a może właśnie to krzyczał ten gościu, co wiesz, co spotkaliśmy w poprzednim odcinku, tą kobietę? Ten Kant, czy co to tam, jak się zwał, nie? Dobra, wiem już o co chodzi. Może on? A kurde! To nie wszystko, tak? Nic z tego. Tylko jeden, czy jeszcze jakiś? Tylko jeden, tak? No, jeden był. A nie, to jest jakiś inny gościu. Inny. Jazir mnie przysłał. W zasadzie to Ezgi. Jesteś jednym z trzech zaginionych? Ostatnim z trzech. Jestem Ali. Resztę rzucili tej ich bestii. Posłuchaj, Ali, coś tutaj musi jakoś działać. Inaczej bandyci nie mieliby ani kropli wody. Bandyci mają tu wodę, ale na farmie już brak. Może da się jakoś przekierować? No nie wiem, nie wiem. Butla jest moja. O. No dobra. On zaraz coś tu spieprzy, on lepiej spróbować. Tutaj może tą butlę włożę. To co na miejscu? Jeśli nic nie schrzaniliśmy, to za parę minut na farmie znowu będzie woda. Dobra, za parę godzin. Zobaczymy. Aha. Patrz, działa. Pomóż Alemu przywrócić wodę. Nie działa. Dlaczego to nie działa? Wyczuwam kłopoty, się zalewa. Uciekajmy. Ja bym uciekał, Ali. Musieli zamknąć. A wszystko tu jest chuj starej. Ali, uciekamy. To będziemy w czarnej dupie. Otworzę ten zawór. Gdzie on jest? A skąd mam kurde wiedzieć? Na pewno nie ma go tu. Idź wzdłuż tej rury. I śpiesz się do cholery. No, chyba. Idź! Ja spróbuję od tej strony. To lecimy, idź. Nie? No... Z buta czy samochodami jedziemy? Samochodami. Łek. Doskoczę? Doskoczę. Nie. Nie. I zrób przez płot. Dobra, to lecimy. No. To jadę. Ja też. Prowadź, prowadź. Prowadzę. O, chyba mam uszkodzone części, bo coś na czerwono mi pokazuje. Nie, znaczy ja też mam uszkodzone już. Mam nadzieję, że tam dojdziemy. Aha. Paliwa mam, no ponad połowę. O, tutaj wszystko się, te. Wali. No. Wybucha. Łe, kurde, co się dzieje? Tu woda przecieka. Tu we wodzie jadę. Dziwne. Mogę się leczyć? Chyba w samochodzie nie mogę, co? Może... nie. Dobra, jedziemy na razie. Cały czas prosto. Jak tam idzie ci, czy gdzieś się rozbiłeś? Ali, jestem w jakiejś pompowni. Tu kończy się rura. Szukaj głównego zaworu, kurde! Jebany alarm wziął się drze! Gdzieś tutaj, coraz bliżej. Co to za misja dzisiaj ogólnie? Ej, w ogóle to jest na czas? To od kiedy się ten czas zaczął teraz? Jeszcze, no od całego początku, jak wsiedliśmy z samochodu chyba. Mogę już zakręcić? Ty co chcesz zakręcić? Zobaczę. Ty już jesteś w sumie, nie? Tak, szukuję szuflady. Idzie normalnie tu wejść? Tak. No tam jest taka kanciapa jest taka wielka jedna. I to jest w sumie w środku, tak? Czekaj, bo tu wejście... Tak, to jest w środku. Masz minutę. Okej. Okay. Wchodzę na dół. Ej, króla znalazłem. Ale beka. Kurde, tak na styk wszystko. Wpłynę do ciebie. Dobra, zakręcać już? Czekaj. No, zakręcaj. Ty zakręcaj. Ja? No. Ej, ja tu tonę. Z ledwością mi się udało. Okej, szybko, dawaj, bo za chwilę będziemy potrzebowali powietrza. Opuść piwnicę, jak ja już to robię jak najbardziej. Opuść piwnicę, cały czas to jest ta misja, także wypływamy. Ale no działo się. Ja sobie otwieram skrzynki. Po drabinie. Okej. Ali, okay, ja tu zaraz tonę. To miejsce już było zalane. Co teraz? Po prostu czekamy? Tak. Teraz to już tylko kwestia czasu. Okej. Okay. Czyli jest okej? Okay? Jest lepiej niż dobrze. Ja wracam. Ocaliłeś nam wszystkim tyłki. Ja chodź, tu są rzeczy jeszcze. Ja tu na zewnątrz się otwieram. Że jesteś w porządku. Okej. Okay. A
No, jak na obcego. No, dzięki, że tak mówisz. Udało nam się zrobić coś dobrego w dzisiejszym odcinku. Pomogliśmy Aliemu. Czekaj, czy ten Ali w ogóle pójdzie do naszej bazy, czy... Nie, on raczej zostanie tam. Nie, no. Chyba tam zostanie raczej. Dobra, chodź tutaj do środka. Dobra, z zewnątrz wszystko już sobie pozbierałem, idę do ciebie. Jak będziesz chciał iść na zewnątrz, to tam potwierane mniej więcej niektóre rzeczy. Okay. Ale tam wszystko potwierałem. Dobra. I gdzie co jest tutaj? Taśma klejąca. Gaza. O, już był tutaj chronoklas, alkohol. A to widać, że ja byłem. Brak miejsca, kurczę, na co to zamienić? Jest coś takiego słabego, co by mógł... Siekierka w sumie jest szara. Wyrzućmy, a weźmy sobie ten miecz niebieski, okej? Okay? Jeszcze mam trochę więcej niż połowy powietrza, także chyba na styk jeszcze tu obczaję. Chyba, że tu nic nie ma. Nie, jakieś szafki tu przeszukane, kurde, każda szafka przeszukana. Okej. Okay. Dobra. Będę mógł stąd już ewakuować się. Ty się zbierasz na zewnątrz? Ja już wszystko pozbierałem. No to ładnie. O, flaga. Ops. Okej, gdzie tu jest wyjście? Zamknąłeś mi drzwi. Yeah. Chodź do mnie na górę. Gdzie tam weszłeś? No chodź na wieżę ciśnień. No chodź. Próbuję. Na samą górę wejdź. Łe? Ole, miałem szczęście. No. Więcej niż ja przed odcinkiem. Łe. Łe. Dawaj tu na worki. No nie no. Niebezpiecznie. Dobra. Dobra, rozmontuj. Idzie tam wejść? Chyba nie... Idzie. Wyżej chyba nie idzie, co? Czy idzie? No musisz wejść na samą górę. Kotwiczką na przykład. O, jest. Wzrost poziomu zwinności w takim oczywiście momencie. Spójrzmy, co mamy za umiejętność. I tutaj mamy poziom kierowcy, coś nowego, ponieważ mamy samochód do własnej dyspozycji. Właśnie o tym zapomniałem. Rzut judo i co jeszcze? Lekki jak piórko. Dobra, weźmy sobie coś takiego. I takim gestem byśmy mogli dzisiaj zakończyć odcinek dość ciekawej misji, co nie? No, a patrz co ja mam za broń. O, coś innego, taka mniejsza. Ty, to wygląda jak MP7, coś podobnego. No, podobne. Także widzimy się w kolejnym odcinku, na razie cześć. Cześć. Ale celne to nie jest, powiem. Dobrze.